Ale czekajcie, ale to ja mam czy wo... Ja mam Francję! Ja mam Francję! O mój Boże! Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas z naszego challenge'a wspierających Rosją, gdzie gramy na poziomie Very Hard, a ja biorę się za dalsze tłuczenie Imperium Osmańskiego, bo jeszcze sporo warscora im zostało, a musimy się skupić na tym, żeby wyeliminować kilka państw sunnicko-szyickich w tym momencie, zanim odkryję Indię i tam wbijemy się na pewne pełnej bulwie. Jak wiecie, skróciłem tutaj mojego trusa, a my lecimy o kolejne prowincje, Korfu nie, bo to będzie dość trudne do zdobycia, ale to Filibie jak najbardziej możemy zdobyć podczas tej wojny z Osmanem. W międzyczasie okazało się, że mam naprawdę spore szanse wprowadzić swoją dynastię na tron węgierski. No, poczekamy, zobaczymy. Jak też widzicie, mimo iż ścisnąłem Osmana już kilka razy, to on wciąż jednak posiada dość spore siły. No to jest po prostu very hard, to rządzi się swoimi prawami. To... Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. To, że pokonałem Osmana już 3 razy, wcale nie znaczy, że ten 4. raz nie skończy się dla mnie jakąś wielką przykrością. Na Bałkanach pusto, więc tutaj szybko robimy Carpet Siege'a, przypominam D i V, zawsze o to i tak pytacie, jak ja to robię, że D najpierw siege'ujemy i potem V-ką rozsyłamy po tych prowincjach. Też bardzo wiele osób z was jest zdziwionych tą taktyką, jaką poszedłem, żeby właśnie jak najszybciej rozwalić Osmana i że nie szukam z nim sojuszu. Pamiętajcie, że na tych moich innych seriach czy live'ach, gdzie grałem bardzo często dużo na poziomie Very Hard, Osman, jeżeli nabijecie z nim 80% trusta w zasadzie, a może was ustanowić na rywala, to on to po prostu zrobi. Dopadliśmy tutaj armię Gazi Kumdu i Osmana, no dajemy im radę, na pewno z Takwipem się to nie zakończy, no jednak dobrego wojska nie mamy. Naszą przewagą jest tutaj liczba wojska, które mamy. Bardzo lubię liczby wojska mieć dość sporawe na tych moich podbojach świata, a jakość nie jest aż taka ważna w sumie. Stackwipe jakiś resztek wojsk osmańskich, no a my musimy teraz cały Krym tutaj zająć. Wzywamy do tej wojny Mameluka, żeby zajął się po prostu tymi sojusznikami z tego regionu, jak najbardziej osmańskimi, bo nie chce mi się wojsko tutaj dosyłać. I wreszcie też kończymy Deus Vult Cassius Belli. Też bardzo fajnie, nie? Chociaż reginę przypominam, że będę kasował w którymś momencie. Będę je zamieniał na humanistyczne, bo na Rosji raczej to się powinno lepiej spisać. A tymczasem Good Produce Modifier jak najbardziej na propsie dla nas tutaj i militarne zwiększone morale. Co nie jest, jest czymś dobrym, ale skoro mamy, no to bierzmy. Tak jak na przykładzie Hiszpanii, która po prostu z dupy nas ustanowiła swoim rywalem. Bo tak! Udało się! Mamy naszą dynastię! Mamy naszą dynastię, Disalotis Alliance, Claim Throne, wszystko, Węgry muszą być moje. Ej, Węgry straciły terytoria? Kiedy? Ojojoj, będzie trzeba to odbić od Polski. Claim Throne, to musi być nasze, tutaj bez dwóch zdań, musi być nasze. Oj, tutaj mam niefajną bitwę z Osmanem, ale wygraliśmy ją mimo dwóch minusów. Okej, myślę, że tak to zrobimy. W ten sposób, co prawda sporo agresywnej ekspansji będzie, no ale to jest do przeżycia, zwłaszcza w tych krajach. My bierzemy sobie cały Krym, bo też muszę zacząć blobować tym moim krajem. A Krym jest całkiem niezły. Bałkany myślę, że nie będą nam chyba potrzebne. Tak mi się wydaje, bo oho. Za chwilę nam trus mija z Węgrami i będziemy mogli się z nich wbijać. O w mordę! Tylko skończyłem tą wojnę i dostaliśmy tron węgierski. To jest wojna o sukcesję z Polską. Okej. I to jest wojna, w której my jesteśmy obrońcami. To nie będzie łatwa wojna, mimo wszystko. Wprowadźmy instytucję za 1300 golda. To jeszcze jednego loana potrzebuje. To ją wprowadzimy. Potem co spłacimy? Myślę, że w tej wojnie to tak czy siak wezmę dużo pieniędzy od Polski. Tak, wprowadźmy to. Tutaj mamy 12 poziom. Żołnierzy możemy zmienić na lepszych, na ofensywnych. Nie wiem, czy coś jeszcze doszło nam lepszego? Nie. No ale okej, spróbujemy jakoś tutaj polecieć z tym. Nasza odsiecz do pestu dociera. No spróbujemy odbić te terytoria dla Węgier, powiem wam szczerze, w tej wojnie. Zajmijmy te tutaj. Tutaj są moi wasale, więc w sumie może nawet wyślijmy im na wsparcie naszego najlepszego generała, żeby tutaj dołączał. Ale główna nasza ofensywa pójdzie przez te dwie fortece, Kraków i na Warszawę.
co powoduje, że jest spore ryzyko na tych dwóch fortecach, ale jeżeli to zdobędziemy, to już mamy wojnę z górki. Czechy oczywiście są na unii personalnej z Polską już, więc problem jest taki, że zawsze będziemy mogli być atakowani z Czech. Tego nie wyłączymy. Lecimy teraz na Trenczyn, tutaj już zdobyliśmy fortecę w Zemplinie, nigdy nie wiem jak to wymawiać. Stolica Węgier odbita, a tutaj są wojska czeskie, które trzeba stąd wypchnąć, teraz to zauważyłem. Warszawa jak zwykle bez żadnej obrony kapituluje. Ile te Czechy wojska tu mają? O mój Boże! Jaki stack wipe wojska polskiego przez przypadek mi wyszedł. No nic, no my musimy chyba teraz uderzyć na Legnicę, żeby tutaj te forty zdobyć i te terytoria dobre, czeskie. No, wojna jest raczej w 100% do wygrania. No tylko, że ja bym chciał tak, odzyskać terytoria węgierskie, zerwać ich sojusz z Hiszpanią, no i żeby mi zasponsorowali jednak prowadzenie tej instytucji mojej. To byłoby dość wartościowe. Nikt mi w to nie uwierzy, że on tutaj wszedł. Co za shit! Teraz Wielka Brytania ma moją dynastię, a jeszcze może mi się uda wprowadzić za chwilę tutaj, bo poprawiam tutaj relacje z Francją, żeby wprowadzić już tu też naszą dynastię. No i dobra, mamy wszystko co chciałem. Królewiec biorę, wypuszczę tu zakon, żeby odbijać te prowincje, ale nie będę robił Prus na tym podejściu, jest to bez sensu totalnie, lepiej jest, żebyśmy my kontrolowali handel bałtycki. Odbijam ziemię dla Węgier. Biorę pieniądze, biorę War Reparations, zrywam ich relacje z Hiszpanią, jak najbardziej mnie to zadowala. Straty mamy, no nawet dość spore. I to powoduje, że będę miał tutaj taki ciąg trzech z hiperwasali Unii, relacji, dziwne. No dobra, Unia nad Węgrami zdobyta i najlepsze jest to, że mamy naprawdę dobre relacje z tymi Węgrami po tej całej wojnie o Unię. Problemy z manpowerem, no i w zasadzie... Trochę roboty tutaj jest. Dobra, atakujemy Krym i dokańczamy jego tutaj terytoria. Noga i będziemy whitepisowali z tego wszystkiego. Atakujemy Szwecję, która się wyzwoliła spod tutaj buta duńskiego, co powoduje, że ten Royal Marriage zdaniem to już nie jest aż taka intratna okazja. No ale może nam się uda zdobyć tak te prowincje, żeby zdobyć Daleskogen oraz Sztokholm. Great Horde, wszystko co mogliśmy tu już zdobyliśmy, więc będziemy ją integrowali za chwilę. Krym natomiast jest już cały nasz. To oznacza, że w najbliższym czasie musimy też również zacząć zdobywać handel kijowski, jeżeli chcemy dostawać tutaj naprawdę spore pieniądze. Bo jak widzicie, dość sporo nam ucieka po prostu do Krakowa i Bałtyku. No niestety na Danii narodził się następca, więc tutaj zrywam Royal Marriage. I tak mam niestety za dużo tych relacji, dużo za dużo. Pierwsze rozwinięcie, które biorę, to jest Religious War, War Score Cost versus Other Religion, minus 25%. Jest to bardzo mocny modyfikator. I w zasadzie od tego momentu, jako Rosja, powinniśmy non-toper toczyć wojny, bardzo szybkie. Sztokholmu nie zdobędę. Nie, jako Rosja nie mogę mieć parlamentu, czemu? To jest takie OP. O, tutaj dobra Wielka Brytania już odbija Sztokholm od Danii, więc za chwilę my go podbijemy. Czekajcie, ale to ja mam czy wo... Ja mam Francję! Ja mam Francję! O mój Boże! Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Ej, powiem szczerze, że w tym momencie to już jest chyba win kampanii, bo... Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby to przegrać. Mam Węgry, mam Francję na Unii i mogę teraz, mając tą Francję, claimować tron. No dobra, z WB nie mam tego szczęścia, już tam się narodził dziedzic. Więc na razie WB nie mam, nie będę miał na Unii Personalnej, ale mamy Francję. To wystarczy, że tu jeszcze raz coś takiego będziemy mieli. Ja toczę wojnę o tron z WB. No to jest po prostu taki fuks. Teraz tylko zdobywamy Niemcy. Ale jeżeli mam być szczery, to jeżeli bym chciał teraz Hiszpanię na przykład załamywać, to jest też idealna sytuacja. Wypuszczamy Neapol, wypuszczamy Katalonię czy Aragonię i odbijamy te prowincje tutaj. I mógłbym załamać Hiszpanię, czyli kolejny kraj, ale to wszystko kosztem niestety Indii się odbywa na razie. W ogóle tego nie planowałem. Dobra, zjadamy taki kawałek Szwecji. Co prawda daje mi to sporo agresywnej ekspansji, ale tak, z Commonwealthem na pewno mi się obniży, bo jeszcze mam bardzo długiego z nimi trusa. A jednocześnie da nam to już dostęp do handlu bałtyckiego dość niezły. A ja muszę iść w stronę Bałtyku i potem ewentualnie Lubeki. Ech. Dobra, War Reparation oraz pieniądze mi w zupełności tutaj wystarczą, przynajmniej na razie. Tym bardziej, że była to łatwa wojna, więc wracajmy do siebie. Tylko nie przez zakon krzyżacki. Wracajmy do siebie i zobaczymy, co tu będzie dalej. Boże, 3,89 już w tym okresie czasu z tej jednej prowincji i bot dobrze ją rozwinął.
A nam pozostaje tylko tutaj zboostować troszeczkę. A nasz handel jak tutaj wygląda? Większość ma ryga, 37%. Trzeba ją podbić. Zjedliśmy kazań do końca, dzięki czemu będziemy mogli za chwilę pójść dalej z naszymi misjami. Ach, koniec trusa z Osmanem, czas na kolejną wojnę, bo czemuż by nie? Tym bardziej, że tym razem polecimy Holy War, Cassius Belli. Tak czy siak, oczywiście te prowincje trafią do naszych wasali. No i w zasadzie wojnę z Osmanem dość łatwo wygraliśmy. Tutaj jeszcze Mameluk go dodatkowo zaatakował, więc troszeczkę przeciągnę tam jeszcze wojnę, żeby Mameluk po prostu zabrał sobie te terytoria. Dobra, wojnę w ten sposób zakończymy, chociaż powiem wam szczerze, że chyba wolę to, bo to mi jakąś misję odblokowuje, jeżeli będzie miało to Bizancjum. No, w ten sposób dobierzmy tutaj resztę pieniędzy, kończmy. Chociaż inaczej, weźmy tutaj przejście, przecież po co ja mam tak łazić cały czas dookoła, nie? Dobra, toczymy teraz wojnę z Quarakunju, bo trzeba wreszcie też Akunul wykorzystać tutaj w tych naszych wojnach. Teraz w tym momencie dzieje się wojna religijna, więc Polska niedługo będzie bardzo łatwym krajem do zaatakowania, bo ona zazwyczaj jest karta siege'owana tutaj przez wszystkich. Od Muszaharu bierzemy tylko oczywiście pieniądze, nic więcej od nich nie potrzebujemy. Tak samo zrobimy od Mazdranu, czy jakkolwiek się to wymawia. No i taki pizil mnie tutaj jak najbardziej zadowala. Co prawda jeszcze troszeczkę nam prowincji zostało, ale to następnym razem. Na ten moment mamy już prawie 2000 developmentów wraz z naszymi subjectami. Zarabiamy prawie 100 golda. Mamy 221 tysięcy force limitu, więc to wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!